leśnych. I ruszacie w dalszą drogę w kierunku granic Królestwa Sadidy. Docieracie tam zresztą stosunkowo szybko. Jest to taka położona na skraju lasu chatka. Przejście graniczne pełną gębą. Tutaj urzęduje ryżowy książę. Tam na lewo jest nowy obóz. Nowy obóz Gwardii Sadidańskiej. Tak, wychodzicie z pomiędzy drzew, widzicie młyn do mielenia ryżu, czy jakieś tutaj świnki się pasące. To jest to takie obozowisko pełną gębą, no bo widzicie tutaj kilku wojowników Gwardii Sadidy. Jak zajmują się swoimi sprawami. Mają tutaj ogniska, jakieś kociołki, czy jakiś ruszt. Wydaje mi się, że chciałbym zobaczyć test inteligencji Messy. Dobrze. 22. Ten dopieka się jeleni comber nad ogniskiem, a na takiej ramie z żerdzi widzisz rozciągniętą jelenią skórę, która wygląda na świeżo i przypomina ci tego jelenia, którego widziałeś w nocy. Jeżeli Mesa ma jakiś kaptur, to zakrywa go na głowę, w sensie zakłada, żeby nie można było tak bardzo łatwo rozpoznać jego twarzy. Chłopaki, myślę, że musimy być czujni. I tutaj wskazuję tego jelenia, w sensie tę skórę. I myślę, że nie trzeba więcej tłumaczenia tutaj, dlatego że Mesa już wcześniej opowiedział, co spotkało go. Mhm. Ale z tego, co rozumiem, to tutaj mamy powiedzieć, jaka jest sytuacja, tak? Tak. Co nie oznacza, że nie możemy być czujni. No jasne, jasne. Mesa chciałby skupiać się na wszystkich osobach, które tutaj widzi. Może w którejś z nich rozpozna cokolwiek z ruchów, z, nie wiem, z ubioru. No bo tamto stworzenie miało maskę, więc niewiele będzie wiedział. No ale jakby skupia się na istotach. Wyglądają raczej na członków wojowniczej gwardii Sadidy, więc na pewno żaden z nich nie jest człowiekiem w żelaznej masce. No w każdym razie deklaruje, że jest czujny. Świetnie. No dobra, no to co? Nie ma co się kryć i podchodzimy. Mhm. Opowiadacie się dowódcy garnizonu jako wysłannicy królowej Juni. Tłumaczycie co i jak. Sadidowie z właściwym sobie służbizmem mówią, że tak, tak, oczywiście będą wypatrywali, no ale przecież nie mogą zostawić posterunku samemu sobie. Więc nie mogą się natychmiast rozpierzchnąć, no bo wtedy zostawiliby posterunek. Więc poszukiwania będą musieli wdrożyć w trybie innym niż natychmiastowy. My mieliśmy tylko przekazać, co robimy. Co wy z tym zrobicie, to już wasza rola. Bądźcie ostrożni i uważajcie, bo sprawa jest naprawdę, kolokwialnie mówiąc, gruba. Wydaje mi się, że Requien z mroku będziesz mógł usłyszeć taki szept.
chcesz powiedzieć, że zostawicie to, bohaterowie, i nie zajmiecie się walką o sprawiedliwość i dobro? Wracam się w kierunku tego, co słyszałem. W mroku na stołeczku siedzi gość w płaszczu i robi strzały. Jest to widziany przez mesę człowiek w żelaznej masce. Robi strzały. No tak lekko pyrgam mesę łokciem. Jest to Revis de Fer. Człowiek w żelaznej masce. Mesa kiwa głową, potwierdzając, że to jego widział. Szybkie spojrzenie na drużynę typu jak się mamy do tego stosunkować? Gdzie jest bohaterstwo, ja się pytam. Coraz gorszej klasy to bohaterstwo, skoro już wyręcza się wojskiem. Jak się zwą? Jam Revis de Fer. Jeżeli wy jesteście zbyt tchórzliwi, by ruszyć tropem tego zła, to ja ruszę tropem tego zła. No, dobrze. Mieliśmy przekazać informację wojsku, którego rolą jest bronić granic, bronić kraju i walczyć ze złem, które zagraża tym terenom. My mamy za zadanie obronić inne tereny i tam właśnie zmierzamy. Więc jeżeli chcesz stać się bohaterem, droga wolna. A gdzież to zmierzacie? Nie odpowiadasz. A czemu chcesz to w ogóle wiedzieć? Nie odpowiadasz, tchórzliwy kocie. Chyba ta maska ma za małe otwory na oczy. Patrząc na to, że nie widzisz, kim jestem. Jesteś tchórzem, widzę to nawet przez otwory w mojej masce. Tak. Nachylam się do Sigmunda, bo widzę, że jest najbliżej mnie. Chyba powinniśmy sobie iść w zorganizowanym pośpiechu. Sigmund ma myśl o tym, że został nazwany, o tym został nazwany tchórzem. Wakuje trochę. Więc jakby, ale tylko trochę. Tak. W sensie tak cicho, bo wie, że jest w miejscu, w którym jakby jest utoczony przez sojusznika, ale jednak nie lubi faktu, że jest nazywany tchórzem. Widzisz, Rekujemie, że ciężko go będzie odciągnąć w tym momencie. Mesa w tym czasie chciałby poobserwować tę rozmowę i przysłuchać jej, głównie ze względu na tego, na Revisa. Chciałby zwrócić uwagę na to, czy jak Requiem z nim rozmawia, to czy Revis jest godny zaufania, czy coś kręci, jakby chce wyczuć go trochę. Mhm, dobra, jakiś test insightu może? Z chęcią. Rzucę sobie używając gwiazd. Dobrze, czyli z adwenteczem. 14. Odpowiem na to tak. Pytanie, czy Revis jest godny zaufania, czy coś kręci, czy można mu ufać i tak dalej.
Uważam, że odpowiedzią jest fakt, że na pancerz Rewisa składają się ćwieki, płyty i płonąca pasja. To ta rękawica jego? Nie, po prostu ma płonącą pasję. Jego rękawica to kuszołuk. Kuszołuk, bardzo fajnie. Kuszołuk. Kuszołuk brzmi od dużo lepiej. Czyli nie chcecie dołączyć do Rewisa Defera w jego krucjacie o sprawiedliwość i dobro lasu? No trudno. Znaczy, ogólnie to Mesa chciałby z nim pogadać, w sensie, więc no tutaj Sigmund powarkuje i jakby ja zostawiam na razie to, co się dzieje, no temu, co się dzieje, nie? W sensie, chyba że chcecie zakończyć tę scenę wy jakoś, nie? Ale wydaje mi się, że ona nie jest zakończona w żaden sposób. Nie, po prostu... Ja przyznam, że troszkę się zgubiłem w tym, kto teraz powinien mówić, czy on, czy ja. Kto chce, żeby mówił, to mówi. A, okej. Ja powiedziałem, że jeżeli chcę być bohaterem, no to droga wolna. Ale Psigmund na niego dawarczał. Mhm. Nie wiem, czy Psigmund coś ma do powiedzenia poza warg? Nie wiem. W sensie chyba nie. Tak, ja nie. Tak? Może po prostu przejdźmy do interesów. Zawsze to pomaga uzgodnić stosunki. To chyba nie jest ten moment na interesy, chociaż szanuję twoje nastawienie. Okej. Okay. A może przejdziemy do momentu, w którym czarodziej uwalnia i zrobimy tutaj krwawą miazgę. Nie ma po co, to nasi sojusznicy. Chyba twoi. Spokojnie. Mitaszu, jeszcze sojusznicy. Cały świat jest moim wrogiem, bo ja jestem wrogiem świata. To tak nie działa. Dobrze, wracając do Rewisa, z powrotem się od niego odwracam. Powiedz mi, czego ty tak naprawdę wymagasz, czego ty chcesz, bo widzę, że jesteś na tym posterunku, co wnioskuje, że jesteś też jednym z żołnierzy na usługach Sadidów. Przecież to jest taki Robin Hood, ktoś tam mówi spośród żołnierzy. Nie jest na żołdzie, tylko tak się tutaj szlaje i czasami przynosi jelenia. Wigilante. Dobrze, no to panie Wigilante, jaki jest twój cel? Dobro. A tak jest, sprawiedliwość i honor. I uważasz, że teraz rzucanie się bez żadnego planu, bez wsparcia chujzia na juzia do lasu, szukanie wielkiego zła, które było w stanie prawie że zabić czwórkę wojowników, to jest świetny pomysł. No, skoro nie chcesz łączyć swych sił ze mną, to faktycznie muszę zrobić tak, jak powiedziałeś. Nie chcę łączyć sił z tobą, ponieważ widzę, że jesteś zbyt najarany całą wizją rzucenia się na pewną śmierć. Idziesz tam, człowieku, bez najmniejszego pomyślunku, bez planu i bez przemyślenia tego, co robisz. Przeciwnie, idę tam, ponieważ nie mogę zostawić żadnego zła za swoimi plecami. Co, gdyby twoje wielkie zło zaatakowało mnie, kiedy ruszę na pomoc biednym, uciśnionym wieśniakom z Wiflo? Nie chcesz ruszyć też w kierunku Wiflo? Chcesz ruszyć w kierunku Brakmaru? Nie w kierunku Brakmaru, tylko w kierunku Wiflo. To jest jeden i ten sam kierunek. Ale długość wektora inna.
Czy my wiemy, co aktualnie dzieje się w Wiflo, czy nie wiemy tego? Nie wiecie tego, no ale sądząc po tym, co powiedział Revis de Fer, to mieszkańcy są biedni i uciśnieni. To była ta wioska Sadidowa? Tak, to była ta wioska, co w niej był... Huhafu. Tak, to on. No to w takim razie, co dzieje się w Wiflo? Wiflo padło. Jakiś czas temu. Nieznani najeźdźcy z mrocznymi siłami przybyli i zajęli całą wioskę. I tak będziemy musieli tam iść. A mam dziwne wrażenie, że ten partyzancik jest za bardzo chaotyczny, żeby zrobić to jakoś sensownie. Nieprawda, on jest praworządny dobry. Nie zgodzę się z tobą, Rekujenie. Mimo, że pochopnie nazwał nas tchórzami, nie różni się niczym ode mnie. A jednak ze mną współpracujesz. Tylko, że po tobie widzę, że ty chcesz współpracować i chcesz iść z całą drużyną, za planem. I masz duży udział w tworzeniu planu. A jednak pamiętasz nasze pierwsze wspólne przygody? No tak, kiedy nas uratowałeś z więzienia. Albo gdy wskoczyłem na główkę do jaskini. O tym mówię. A przypomnisz mi kontekst? Na początku naszych przygód wskakiwałem do każdej dziury bez zastrzeżenia i bardzo cię to irytowało. Pan de Fer, owszem, używa słów, które mnie obrażają, ale ma trochę racji. Nie możemy zostawić tych ziem pod wpływem zimnocy. To nie tak postępują bohaterowie. Rozumiem, że biznes to biznes, Czarku. Albo przynajmniej próbuję zrozumieć. I rozumiem też, że musimy zrobić wszystko, żeby jak najszybciej przedostać się do Brakmaru. Ale ciężko mi pomyśleć o zostawianiu zimnocy za sobą. Właśnie. Chodzi tutaj o to, żeby jak najszybciej się dostać do Brakmaru. Tutaj zostawiamy ich z informacją, co się dzieje, kto się dzieje i co może zrobić. Kiedy my będziemy tracić tutaj czas, nawet jeżeli uda nam się jakoś pojmać Zimnoc, to ryzykujemy każdym dniem, że Brakmar będzie jeszcze trudniejszy do odbicia, jeżeli w ogóle będzie możliwy do odbicia. Rekujenie, po pierwsze potrzebujemy sojuszników, po drugie, jeżeli naszym wrogom uda się w jakiś sposób wejść w układ z Zimnocą albo spętać ją, to wtedy będziemy mieli większy problem. Poza tym poniekąd to nasza wina, że nie zatrzymaliśmy jej wcześniej, wtedy. Powinniśmy wziąć za to odpowiedzialność. No. O, a więc jednak przemawia przez któreś z was bohaterstwo. To mówi Revis, tak? Tak, to mówi Revis. No przecież nie te witasz. No bo to też miało sens. Tylko odwrotnie. Czyli tylko ten w masce jest tchórzem i ewentualnie to dziecko, które niewiele mówi, ale jego kapelusz jest... Ja chciałem coś powiedzieć. Okej, okay, mówże, więc. Bo... Jak widzisz, mam kapelusz. Masz. Ja przyjąłem na siebie miano strażnika Szuszu. To świadczy albo o odwadze, albo o głupocie, zależnie od twoich czynów. To świadczy o tym, że przyjąłem na siebie dużą odpowiedzialność. Też. I myślę, że ta odpowiedzialność, z czego powoli zacząłem sobie teraz zdawać sprawę,